Coraz więcej dzieje się na placu budowy obwodnicy południowej Radomia. Prace są bardzo zaawansowane. W tej chwili najwięcej dzieje się na etapach pierwszym i drugim. Najwięcej dzieje się u zbiegu etapów drugiego i trzeciego pod linią kolejową numer 8. W tym miejscu powstaje przepust dla pieszych i dla rowerzystów. Pierwotnie planowaliśmy, że ten przepust zbudujemy metodą otwartego wykopu, no ale to bardzo zdezorganizowałoby ruch na kolejowej 8. W tej sytuacji zmieniliśmy technologię i ten przepust budujemy metodą przecisku. Mówiąc obrazowo, konstrukcję przepustu wciskamy pod nasyp, w nasyp pod torami. Te prace oczywiście wykonujemy bardzo ostrożnie, bardzo powoli. Planowane zakończenie prac przy przepuście to połowa wakacji, ale to nie jedyne prace, jakie są prowadzone przez ekipy drogowców. Na etapie pierwszym, na tym odcinku, który warunkowo dopuściliśmy dla ruchu, w tym momencie rozpoczynamy montaż ekranów akustycznych. Na etapie również pierwszym, ale na wysokości pętli autobusowej na prędocinku, budujemy połączenie obwodnicy z ulicą Witkacego. No i duże prace na obiekcie mostowym WD4, jest to obiekt mostowy u zbiegu obwodnicy z planowanym przedłużeniem ulicy Murzynowskiej. To jest największy obiekt mostowy na tej trasie. Ten obiekt jest już prawie gotowy, w tym momencie budujemy podjazdy. Obwodnicę południową Radomia buduje konsorcjum czterech firm. Koszt prac to ponad 155 milionów złotych.